prawie 200 tysięcy podpisów pod kandydaturą Pawła Kukiza. Za państwem są, jest auto i ja oddam głos Pawłowi. Zebraliśmy prawie ćwierć miliarda podpisów. Ja się niezmiernie cieszę, że udało się te podpisy zebrać. To jest początek drogi po Polskę dla obywateli, bo rzeczywiście wolny kraj, kraj taki, w którym polityk jest pracownikiem obywatela, a nie jego panem za obywatelskie pieniądze. To ile tych podpisów w końcu jest? Według liczenia prezydenckiego czy polskiego normalnego? Bo prezydenckiego blisko ćwierć miliarda, obywatelskiego około 200 tysięcy. A jak pan odniesie się do informacji dzisiejszej, gdzie jest taka wiadomość, że próbował pan, między innymi pan kandydat Słonka, kupować głosy, czy kupować ludzi? Bzdura! Ale przepraszam, mogę? A co ma Słonka pierwsze do tego? Spokojnie. Ja pytam o informacje w gazecie. Nie przejmować się. Ale czy mogę obywateli prosić na sekundeczkę o zachowanie spokoju? Tak jest. Więc... To są normalne, żeby nie wygrał nas. Mogę się odnieść, oczywiście. Jest kandydat Słomka, jest kandydat Braun, jest kandydat Komorowski, jest mnóstwo kandydatów. Ja się spotykałem też z sytuacjami takimi, że jakieś organizacje lokalne posługują się też moim nazwiskiem, tworzą już partie polityczne, powołując się na to, że musimy pomóc Pawłowi Kukizowi, wysyłają się zgłoszenia jakieś tam, będziemy tworzyć struktury. To jest nie do opanowania, wie pani, jeżeli chodzi o... Ja mam na pewno zupełnie czyste sumienie, nie stać mi nawet na to, żeby kupować głosy, od tego trzeba zacząć. Ale jeżeli już mówimy o kupowaniu, o takich sprawach, to proszę, czy o próbie, ale kupowanie, skupmy się na kupowaniu, to proszę policzyć, ile kosztuje jeden podpis w sytuacji, kiedy partia polityczna na kampanię przeznacza 20 milionów złotych. Proszę to podzielić przez ilość tych głosów, które zebrał Komorowski. To pani wyjdzie, ile podpisów zebrał, ile kosztował podpis obywateli, podpis prezydenta Komorowskiego, kandydata na prezydenta, czy też Dudy. Także ten. Ja tak jak powiedziałem, miałem czyste sumienie, czyste ręce. I właśnie tym zwyciężymy. Czy będzie pan sędzia wyborczy skarżył? Pana po mediach, które są w rękach, niemiecko-francusko-szwajcarskich, trudno, żebym się spodziewał jakiejś sympatii dla kandydata, któremu zależy na podmiotowości Polski. Także, wie pan, no zobaczymy jak to się, ja po pierwsze nie znam dobrze tej całej sytuacji. Przyjdę do domu, uspokoi się cała sytuacja, przejrzę ten materiał i wtedy zobaczymy. Czy będzie, tak? Proszę pana, jeszcze tam w mediach, że jestem sprzymierzeńcem spadkobierców polskich faszystów, że do występu w rokoperze Krzyżacy przekonał mnie motyw krzyża na krzyżackim płaszczu. Mówię pan, że jestem homofobem, faszystą i tak dalej, i tak dalej. Mnie nic nie zaskoczy. Każdy oponent tego systemu będzie atakowany przez system. Te media żyją też z tego systemu. Nie miał dziadka w Wehrmachcie. Najnormalniej się. No właśnie. To jest ten świat jest skonstruowany i tak Polska jest skonstruowana. Polska nie jest podmiotem polityki zagranicznej, tylko jest przedmiotem, a ponieważ media w 80% znajdują się w rękach obcego kapitału, niemieckich przede wszystkim, no więc trudno, żeby one wykazywały sympatię dla kandydata, który chce, aby Polska miała na arenie międzynarodowej podmiotowość. Dziękujemy. Podpisy. Dobrze.